lata na zebraniu Wielkopolskiego Koła Astronomii Nowej Wieraz jest to zebranie podsumowujące działalność w roku 2014 i przedstawię plan działania na 2015. Także chciałem się zmieścić w ciągu godziny, obiecałem księdzu proboszczowi i staroście i w ogóle mamy taki zwyczaj, że godzinę musi wystarczyć. I program mniej więcej tak wygląda, że kto chciałby zabrać głos w ramach dyskusji, jakichś wniosków, uwagi wniosków, jeśli nie, to kończymy. Dziękuję za przybycie, dziękuję za udział i wszystkiego najlepszego zdrowia. Marcin Jorny chcieli pokazać swoje, jak ja robią piękne fotografie. Witam wszystkich Państwa na czele z Panem Starostą i z Panem Burmistrzem i dyrektorzy szkoły i proboszcz. Jestem mocno bardzo zaszczycony i zaczynamy od występu młodzieży. Proszę, co tam młodzież przygotowała? Proszę do działania. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, że co prawda, to prawda. A co fałsz, to jest fałsz. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie. Trudne słowa, żywioły duszy, śmiech i płacz pożegnania. Zróżnicowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda. A co fałsz, to jest fałsz. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie. Wojna i pokój jedno drugie gna. Wiara i nadzieja. Koty kończą koci koncert i zagląda kotom w oczy księżyc, co po niebie kroczy. W noc księżyca wysrebrzoną zerkał właśnie pan astronom, a tu z domu zakamarków wyszła para nocnych marków. Teleskopek z teleskopką zatupali bosą stopką. I oboje jak nie wrzasną, księżyc nam nie daje zasnąć. Księżyc łazi nam po głowie, o księżycu nam opowiedz. Dookoła ziemi ciągle sobie biega księżyc, naszej ziemi najbliższy kolega. Cały miesiąc musi biegać dookoła, zanim raz okrążyć naszą ziemię zdoła. Słońce go oświetla. Tam, gdzie słońce zerka, światło się odbija, tak jak od lusterka. Sam księżyc nie świeci. To, co widać z ziemi, jest właśnie odbiciem słonecznych promieni. Przerwał wykład pan astronom. Siedzi z miną zamyśloną. Podskoczyła bliźniąt para, obydwoje piszczą naraz. Tato, zdradź nam tajemnicę, czy gdzieś jeszcze są księżyce? Dużo jest księżyców w świecie, większość planet ma je przecież. Dwa księżyce Mars posiada, Neptun także dwoma włada. Pięć okrąża Uran wokół, Saturn 10 ma przy boku. Teraz, moi drodzy, cisza, dochodzimy do Jowisza. Tylko sobie wyobraźcie, on księżyców ma 12. Teleskopka z palcem w buzi mruczy sennie.
cały tuzin. Koła astronomicznego, jak to szybko wyleciało, w 2010 roku, gdy w marcu żeśmy zrobili pierwsze zebranie tutaj właśnie w technikum. Ja przyszedłem do pana dyrektora Eichnera i mówię, no chciałbym założyć w Wieruszowie koło szkolne, koło astronomiczne i potem jakieś no, międzyszkolne koło astronomiczne. Panie dyrektorze, proszę mi pomóc. No więc on powiedział, proszę bardzo, na lekcję fizyki do pani Danusi Przybylskiej mi skierował. Ja tam opowiedziałem młodzieży o astronomii, dlaczego mamy się interesować astronomią i zająć się do konkursu Urania. To był marzec 2010, a konkurs Urania jest w czerwcu. I zgłosiły się 3 uczniów z technikum, 1 uczeń Michał Junkę z liceum i 2 uczniów z gimnazjum Jana Pawła II. Trochę pan dyrektor był niezadowolony, bo mówi, że jak pojadą na konkurs, to ja powinienem ich rok przygotowywać. A tak to oni tam tylko narażą się na kompromitację wstyd. I tymczasem okazało się, przyjechaliśmy 6 czerwca, z Częstochowy wróciliśmy i przychodzimy do pana dyrektora i dyplomy. 2 uczniów z gimnazjum zdobyli 2. i 3 miejsce, Jakub Góralski i Aleksandra Kwiecińska. I tutaj z technikum też 6., 7. W pierwszej dziesiątce i tak samo w liceum. I zaskoczenie no wszystkim nam się to strasznie spodobało. A mnie się przytrafiła rzecz, którą zapamiętam do końca życia, że po południu przyjechała do mnie młodzież do domu na ulicę Nową z wielkim bukietem kwiatów, z podziękowaniem i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ponieważ od młodzieży dostałem bezinteresownie bukiet. Poczułem się naprawdę szczęśliwy i pomyślałem, tu jest moje pole do działania, będę z młodzieżą współpracował w zakresie pobudzania astronomii, podboju kosmosu i tak dalej. I to właśnie robię i to przynosi dobre rezultaty. Jeszcze biorę udział w Dniu Patrona, w innych świętach. Zawsze powiem parę zdań tam do mikrofonu i dostaję wielkie brawo, prawie takie same jak pan burmistrz i starosta. Także jestem przed młodzież kupiony i no muszę działać w tym kierunku, żeby młodzież rozwijała te zainteresowanie, a astronomia jest królową nauk i wiadomo, że jest podstawą rozwoju techniki, technologii i postępu cywilizacji. O tym konkursie Urania, także 5 lat, teraz będzie 6 raz, 5. albo 6. Przez ten czas w konkursie Urania wziął udział, bo tam biorą udział gimnazjaliści i również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. To są 2 etapy tego konkursu Urania, że do końca kwietnia trzeba zrobić 5 zadań wspólne dla wszystkich, ładnie opracować i wysłać. I 6 czerwca, 3, 6, w środę, teraz dla upamiętnienia tranzytu, jest tam o godzinie 12 w planetarium w Instytucie Fizyki im. Jana Lugosza w Częstochowie. Jak zdążę, to wyświetlę to jury, to składa się z naukowców, z Centrum Badań Kosmicznych, z bardzo poważnych ludzi. Tak samo i w Częstochowie jeszcze jest konkurs dla młodzieży, tak ogólnodostępny, plastyczny, nazywa się Ars Astronomica. Tam młodzież może dowolny rysunek, dowolną pracę związaną z astronomią i podwojem kosmosu może wysłać i wszyscy, i to jest konkurs międzynarodowy, bo biorą udział uczniowie, młodzież z Ukrainy, z różnych stron i między innymi z Ameryki moje wnuczki też tu przysyłają, ja co roku wracam od 3 lat, także konkurs jest naprawdę międzynarodowy i wszyscy otrzymują dyplomy. W zeszłym roku 143 czerw uczniów. To jest tak zabawa, ale bardzo pouczająca i nauczyciele z Wieruszowa bardzo pomagają przy
przygotowaniu się do tego konkursu astronomika, to też powiem na koniec. Też tu powinien dostałeś. Hubert Doczarski. Hubert Doczarski. Odkładamy. Trzy są nauczyciele. Pani Renata Ziętara, Magdalena Burzała i Ewelina Topolska. A pani Burzała może. Bo to są, panie burmistrzu, nauczycielki, które bardzo aktywnie włączają pracę z młodzieżą i przygotowują młodzież do ze szkół podstawowych. To też przy okazji. Na początku relacjonowałem tutaj państwa starania, państwa pracę, oczywiście to, co, czym zarażacie młodzież. Powiem tak, że patrząc dzisiaj na pana Kazimierza, bo dzisiaj pytano mnie znowu, jak tam nasz pan Kazimierz, pytała mnie ekipa TVN, bo jadę prosto z Mosina. I pan Kazimierz zawsze przypominał mi Linczewskiego, bohatera z filmu Davida Lincza z prostej historii. Tam jeden z braci jedzie drugiego przeprosić przez całe Stany Zjednoczone, też pana Kraina na posiadce. I wydawało się, to nie jest, to jest, że tak powiem, to jest komediodramat, także tam też chodziło o to, że ktoś kiedyś to nazwał, że jest to idea fix. Pan Kazimierz przełamuje to i ja naprawdę od początku kibicowałem wam i jakkolwiek były takie pozytywne rzeczy, które wywoływały uśmiech, a nie śmiech, to zawsze temu kibicowałem i w tym miejscu ja zawsze spotykając pana Kazimierza zauważam człowieka, który po prostu zrobił promocję Wieruszowa takim low budget, zupełnie bez zaangażowania jakichkolwiek środków. Na nim skupiły się kamery. Poza tym on kreuje taką piękną postawę w dzisiejszych czasach. I ja jak gdyby dzisiaj państwu nauczycielom, pedagogom, dyrektorom, władzom samorządowym chciałbym podziękować za wspieranie tego. Za wspieranie tego i za łamanie spojrzenia na pana Kazimierza i na to wszystko, co was dotyczy, przez optykę bohatera Konopielki, którą akurat w filmie kreował pan Majszak. Tak? Także naprawdę planety mają swój układ, kosmos ma swój układ i na pewno to wszystko jest przyszłością i to jest dobre spojrzenie i tego wam gratuluję i kibicuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Patrzymy na pana Kazimierza z lekkim przymrużeniem oka na jego wizję, co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie w dużej mierze wynika to z tego, że tak niewiele o tym, czym on się pasjonuje, my wiemy. Ale życzę sobie i innym, żebyśmy tę wiedzę zgłębiali, bo na pewno pasja wspaniała, a zapalać dzisiaj młodzież do tak pięknych, a przecież czasami tak trudno zrozumiałych zjawisk i obserwacji nieba, w którym coś prawdopodobnie się kryje, bo w to w ogromnej większości wierzymy i mamy nadzieję, że kiedyś ktoś tam naprawdę zobaczy, co nas zadziwi, zaskoczy i spełnią ogromną satysfakcję. Tobie dziękuję. Dziękuję. Powiedziałem, że jest 5 lat istnienia tego koła astronomicznego. Mamy duże sukcesy w postaci udziału naszych uczniów w konkursach astronomicznych i wiedzy kosmicznej się radzą. Kilka uczniów startowało, bo wszyscy tutaj dzisiaj byli wyszczególnieni, ale jemu się udało zdobyć drugie miejsce. No nie udało. Rano popracował nad tym i jest efekt. Także te 5 lat to też przynosi nam wszystkim satysfakcję. I chciałem powiedzieć jeszcze, dlaczego w 2010 wziąłem się za ten temat w pracy z młodzieżą. Dlatego, że w 2009 roku był rok Galileusz w 1609 roku. Słyszycie, 400 lat temu. Kupił lunetę, skierował po raz pierwszy jako człowiek w historii ludzkości na niebo i zobaczył, że na Księżycu są góry. Zobaczył, że Wenus ma fazę. Zobaczył, że Mars ma powierzchnię, zobaczył, że Jowisz ma cztery księżyce i zobaczył, że Saturn ma
pierścienie i że droga mleczna składa się z miliardów gwiazd. I w związku z tym 400-lecie to cały świat postanowił uczcić to wydarzenie i we wszystkich miastach i w całym świecie odbywały się konferencje, sympozja, spotkania, imprezy, festyny pod egidą nawet królów, premierów, prezydentów i tak dalej. I w Polsce też były wszędzie jakieś imprezy w dużych miastach, a w Jaruszowie, wiecie co było? Nic. Figa. Więc ja poszedłem do dyrektorów szkół i pytam się, czemu nie uczczono tej rocznicy. No, to nie jest w zakresie szkół. Szkoły będzie istnienie Rzeszowskiego Koła Astronomii Nowej, podziękowanie za współpracę. I tu jest niebo, tu jest gwiazdor Oriona, ten najpiękniejszy. Dlaczego najpiękniejszy? Bo było głosowanie internautów. 4 miliony internautów zagłosowało na ten gwiazdor, że jemu dali głos, że on jest najpiękniejszy. Także to nie komu się tam udało, tylko po prostu uznał to cały świat. I tu leci rakieta z Ziemi do gwiazdy Bellatrix. Tam za 2 miliony nasi ludzie wylądują na planecie, która okrąża tą gwiazdę Bellatrix. 248 lat świetnych. No i tam ci ludzie powiedzą, no co z wami się dzieje? My tu już czekamy nawet 2 miliony lat i wy ciągle nie przylatujecie. I my tu mamy dla was przygotowaną wiedzę, jak uratować środowisko naturalne od zniszczenia. Mamy przygotowane, jak opanować choroby nękające cywilizację, rak, nowotwór i tak dalej. Mamy całą wiedzę, jak zbudować automaty, które będą dla was wykonywać ciężką pracę, a was nie ma i nie ma. Pewno nie macie czasu, bo się bawicie w te głupie gry komputerowe albo oglądacie te głupie teleturnieje. Albo coś jeszcze. No i ja w szkole, w szkołach opowiadam młodzieży właśnie w ten sposób i się pytam młodzieży, słuchajcie, czy ja fantazjuję, czy mówię prawdę? Tak, prawdę panu. Dziękuję. Chciałem też odnieść do tego, co pan mówił o tych chorobach, tak, że to nie rozbada, tych przylecą do nas, natomiast dowodem na takiego rodzaju cuda, wiecie państwo, że jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o cuda, jest Stephen Hawking, tak? Czyli świetny, fantastyczny astronom i fizyk. Tak? Państwo na pewno znacie, tak jest, największy umysł, jeżeli chodzi właśnie o astronomię i fizykę w dzisiejszych czasach. Miał żyć do 30 roku życia, jak tłumaczy, po prostu czeka właśnie na tego typu informacje dotyczące jego choroby, do tego już 70. Natomiast dzisiaj informacja tak, że na Marsie jest wola? Tak. Dla pani widzę, bo mi się dochodziło, że będzie dla pana Józefa i dla pana Andrzeja dla pana Marta Stojeckiego. Dla pana nie ma, radnego nie ma. Dla pana dyrektora Pawła Mańka. Podziękowanie. Dla pana dyrektora Mariana Kazusia nie ma. Dla pana Włodzimierza Martyna nie ma. Dla Jeskiego. Dla dyrektora Dawida Kosakiewicza WDK z Biblioteki Barbary Wyszyńskiej, dla pana Jerzego Eichnera, dla pani Jadwigi Tomalkiewicza, byli zaproszeni, nie przyszli, dla Rogoniusza Toryńskiego, dla teraz mojego kolegi i zastępcy. I dla Filipa Okorzyńskiego. Dla naszego niestrudzonego członka i aktywnego Filipa Grodzieckiego. Dziękuję.
więc pytanie, dlaczego nie mamy każdego miesiąca zaćmy? A no bo to nie jest tak proste. Musi zajść wiele różnych czynników, takich jak ustawienie się księżyca względem słońca i względem ziemi. Nie wnikając w dalsze szczegóły. Jak wyglądało zaćmienie 29 marca? 20 marca tego roku. U nas w Polsce mieliśmy szansę obserwować od nieco ponad 70 do około 65%. W krajach położonych bardziej na północ faza sięgała do 90%, a na wyspach obrzych, widać tutaj, ludzie mieli okazję obserwować całkowite zaćmienie słońca. Dobrze. Poprzednie zaćmienie słońca miało miejsce w 2011 roku. Miało fazę nieco mniejszą niż tegoroczne. Następne, jak widać, dopiero czeka nas dopiero w 2021 roku, a równie spektakularne jak tegoroczne dopiero w 2028 roku. Zaćmienie całkowite w Polsce będzie w roku, który? Nie dożyjemy tego, niestety. Może tutaj niektórzy z Was, moja prababka żyła 106 lat, to będzie sobą przyzwyczaić. Ile spadła, o ile spadło promieniowanie słoneczne, czyli za dnia zrobiło się ciut ciemniej, jak również tutaj mamy pokazane spadek temperatury. O 3 stopnie spadła temperatura podczas zaćmienia, podczas tej maksymalnej fazy zaćmienia, jak również światło słońca, tutaj promieniowanie słoneczne spadło o 200 watów na metr kwadrat. Czyli w luksach jest to liczone, sprawdzam, około 25 luksów spadło promieniowanie słoneczne. Zrobiło się ciemniej. Osobiście robiliśmy obserwacje koło mojego gołębnika, wszystkie ptaki uciekły. Do gołębnika nie wiedziało, co się dzieje. Także jeśli ktoś przebywał w tym czasie na dworze, to odczuł. A kto oglądał? Ja tak panu powiem z ciekawości, absolutnie nie staram się z tego wykładu robić kabaretu. Dobry. Natomiast jeszcze nie macie Państwo skali na przykład na wzrost przestępczości. Ponieważ pan nie wie, ale to zaćmienia są nas zły napad na jubilę. Tak. Tutaj mamy sprzęt, którego wykonywaliśmy zdjęcia. Tak, sprzęt, który akurat miałem możliwość zakupić od mamy świętej pamięci Zbyszka Krupieńskiego, byłego członka MOMA. I postanowiliśmy kontynuować jego dzieło astrofotograficzne. Udało mi się nabyć ten sprzęt. Ja osobiście Zbyszka nie znam, bo nie pochodzę z takich jak lunetka, czy w tym przypadku teleskop. Tutaj zastosowaliśmy obecnie dwa filtry. Jeden obiektywowy, wykonany z pokrytej chromem folii oraz drugi zamontowany tutaj tuż przed aparatem, który służył do wycinania konkretnych linii widmowych światła słonecznego. Przez to Galileusz jak pierwszy skonstruował teleskop stracił wzrok. Efekt użycia tego filtra jest taki, że obrazy zamiast białych są zielone. Dlaczego zielone? Jest to filtr głównie przeznaczony do obserwacji wizualnych, a ludzkie oko rozróżnia najwięcej odcieni właśnie w odcieniu zielonego. I jeśli zastosujemy taki filtr, dostrzeżemy po prostu na słońcu więcej szczegółów. Widzimy nawet tutaj plamę słoneczną, która została w późniejszej fazie zakryta przez księżyc. Będzie to widoczne. Możesz pokazać. Tutaj jest, już widzimy, jak w pierwszych fazach zaćmienia księżyc zaczyna zasłaniać. O 9.32 bodajże już widzieliśmy. 42. Wynosiła 69%. I kolejne zdjęcia to już zejścia. Księżyca. I odsłoniła się. Tutaj już specjalnie wybarwiono na potrzeby publikacji w kolorach naturalnych, czyli odcienia żółtego. Trzy kolejne fazy. Początkowa, maksymalna i już w
trakcie zejścia księżyca starczy. To znaczy tutaj pan burmistrz wspomniał o fenomenie cudów, że rzadko one występują, ale jeżeli chodzi o ziemię, księżyc i zaćmienie, to ten cud jest. Powiem państwu dlaczego. Dlatego, że Ziemia jest jedyną planetą znaną nam, no w ogóle nie możemy tego określić egzoplanetą, czyli planeta poza systemu słonecznego, ale na Ziemi występuje jedyne zjawisko z całkowitego zaćmienia Słońca, czyli po prostu Księżyc przykrywa w 100% przy całkowitym zaćmieniu Słońca tarczy Słońca. Oczywiście jest to pozorne zakrycie, ale zakrywa w 100% tarczę słoneczną. To jest po prostu ewenement, jeżeli chodzi na skalę astronomiczną, bo Wszechświat oraz nasz system słoneczny jest tak wielki, że mógłby zakrywać tylko w 50%, 60% zakrywa 100. Także jest to naprawdę, tutaj ksiądz Probo zgodzi się ze mną, ewenement skali kosmologicznej. Właśnie nasze koło współpracuje z księdzem profesorem Michałem Hellerem, także tutaj muszę to zrobić. Także. I może pokażemy tą mozaikę. Tak, mozaika kolejnych faz. I przejdziemy do zdjęć głębokiego kosmosu. Filip pokazuje. Jest to galaktyka Andromedy. Jest to zdjęcie nierobione za pomocą naszego refraktora, aczkolwiek za pomocą obiektywu fotograficznego 55-200. I jeszcze chciałbym wrócić. Na następnym zdjęciu, które jest tam dalej, mamy zdjęcie tej galaktyki Andromedy, zwanej również M31. Wykonałem przy użyciu teleskopu. Przepraszam, niestety musimy się skrócić, jeszcze macie 2 minuty. Dobra. I tutaj zdjęcie Jowisza wykonane również przy użyciu tego teleskopu. Na zdjęciu skrócimy się również księżyce, niestety. Tutaj na projektorze nie są widoczne. Aczkolwiek widzimy atmosferę Jowisza, równikowe pasy, warstwy. Także pójdziemy dalej. Nasz księżyc. To jest sprawca właśnie zaćmienia. Wykonany właśnie przy użyciu wspomnianego wcześniej teleskopu. I tutaj galaktyka ta M30 i mgławnica M42. Orion, tak. Właśnie wspomniany przez pana Kazimierza, że to duże Oriona. Plejady. Tutaj widzimy, te gwiazdy mają około 500 milionów lat, czyli stosunkowo w skali wszechświata są one bardzo młode. I widzimy jeszcze takie chmurki. Na projektorze jest to słabo widoczne, ale widać chmurę gazów, z którego gwiazdy się formowały. Także jest to widoczne bardziej na monitorze komputera. Następne. Orion. Tak, Orion i wcześniej widoczna mgławica M42. Znajduje się ona tutaj. Na pole. Dziękuję. Marcin i Filip. Że możemy z Wami dumni, że takie piękne dzieła, piękne fotografie i rzeczywiście bardzo Filip, kontynuatorami dzieła Zbigniewa Krupińskiego. Mieliśmy tutaj prawdziwego, autentycznego miłośnika, który niestety już nie żyje, zmarł w wieku 30 paru lat i miał prawdziwe obserwatorium astronomiczne i prawdziwą lunetę, tą, którą widzieliśmy tu i którą on Marcin odkupił od mamy. I chcę wam powiedzieć, że ten teleskop, który widzieliśmy, który teraz oni używają, to mieliśmy w dniu tranzytu Wenus 6 czerwca 2012 roku w gimnazjum, żeśmy o 3 w nocy tam się zainstalowali, ten teleskop i Filip, i pan dyrektor Malik, i ja. Marcina ja z nami nie było i zrobiliśmy piękne zdjęcia tranzytu Wenus. Następny tranzyt będzie dopiero za 100 lat. I te zdjęcia właśnie zrobiliśmy, wysłaliśmy na konkurs astrofotograficzny i zdjęcia nasze zdobyły. Słońce doszło nad to czego, tu widać, to jest kropeczka, uruchomiliśmy teleskop i jest kropeczka tranzytu Wenus. Tranzyt Wenus będzie dopiero za 100 lat, bo zdarza się parami raz na 100 lat, w 2117 roku, ale niewidoczny Wierzchowie, a Wierzchowie będzie w 2243. I za 100 lat, jak ktoś dotrzyma, dochowa tą widokóweczkę, bo ona jest tylko 1000 sztuk rozdanych Wierzchowie w Polsce,
to wartość kolekcjonerska tej widokóweczki będzie 1 000 000 złotych. Ja trochę na zapaść, ale na aukcji w Londynie pamiątki sprzed 100 lat tak tam chodziły, takie ceny osiągały. Pamiątki z tranzytu sprzed 100 lat, także tu nie ratuje. Ja powiem pani Kazimierz, że ja pamiętałem, że nie wiem, czy ona będzie dała tam 1 000 000 złotych, ale to co robicie, to jest tak naprawdę bezcenne. Tak? Że to będzie bezcenne dla historii. To będzie po dewaluacji czy przed tym? Już jest za 3 minuty 6, jeszcze chciałem pokazać, bo ksiądz profesor musi iść. I tak to proszę się nie kierować. Jeszcze chciałem pokazać, jak niewidoma Julia oraz dla, jest to przeznaczona dla osób niewidomych, jak również dla osób niedowidzących. I proszę sobie wyobraźcie, drodzy Państwo, że autor tej książki, mój kolega Robert Szaj, skonstruował obrazy, grafikę układu słonecznego. Julia chce dotknąć Marsa. I dotknięcie Marsa polegało na tym, że ona zapoznała się z tym łazikiem i dotykała ten łazik, tam jej tłumaczyli, jak ten łazik marsjański działa. No i teraz włączamy. To jest zagrzato w konfiguracji. Właśnie kryterium wzorowane przez projektu, gdzie jest toku, który zdobył pierwsze miejsce na świecie, w konkursie w Ameryce. Pan Robert był prezydent Warszawy w Ameryce. Tam widać, bo jest trochę góry, tam pan Adam Pesa. Wcześniej pokazywać, że nawet mali możemy czynić wielkie rzeczy.
Także w tym momencie naprawdę no, próbujemy nawiązać współpracę z Polską Akademią Umiejętności. Jesteśmy na dobrej drodze w Krakowie. Osobiście byłem na spotkaniu. Także zobaczymy, jak to wszystko się może. Mam nadzieję, że po radioteleskopie chciałem powiedzieć o budowie, ale by to zajęło nawet może pół godziny. To tylko takie minimum pokażę, że jest zrobiony film półgodzinny. Tam brakuje jeszcze wywiadu z panem burmistrzem, bo 12 grudnia już za nowego burmistrza był zmontowany radioteleskop. Także to jest wstępna wersja. To jest filmik właśnie o tej budowie, który będzie wystawiony na YouTube. Wszyscy mogą wstawić na świecie obejrzeć. Bardzo miłego, który jest właśnie za. Nawet dzisiaj nastąpił. Wspaniały dzień. Panie Kazimierzu. Ale jest. Panie Kazimierzu. Astronomię zainteresowali się, widzę, że dalej chodzą na koła astronomiczne w gimnazjum, tak? Pani tu mieszkania, zatem stworzyli tam taki kwietni klomp, na co pozyskali środki z Unii Europejskiej. Tam przed szkołą jest klomp przedstawiający Układ Słoneczny. Jak to pójdzie pan burmistrz, ktoś z państwa, to proszę zwrócić uwagę. Coś fantastycznego wymyśliła pani Renata z panią dyrektor. I pozyskali na to środki zewnętrzne. Jeszcze dla naszego przesympatycznego sołtysa z Kowalówki, pana Radosława Zbigowskiego, też do pani pięciolecie. Budować radę też. Też jest potrzebna.